Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam lusterko sygnałowe Heliograf. Takie dość małe. Waży to jedynie 33 gramy. Wykonane jest z plastiku plus tam jakaś metalizowana część, ta, która błyszczy. Tu mam jeszcze pod folią to. Później sobie to zedrę. No, do czego to może służyć? No wiadomo, do dawania sygnałów. Tak jak jest to opisane z tyłu. Tylko, że musimy mieć trochę słońca. Przez ten wizjer, celownik, celujemy w stronę osoby lub celu, którą chcemy poinformować, że wzywamy pomocy. Czyli w tym przypadku śmigłowiec. No ale może być to gdzieś jakieś osoby ratujące na ziemi. No jak wiadomo, żeby to błyszczało, to trzeba mieć słońce, więc w nocy nic z tego nie będzie. Bo raczej jak na to poświecimy latarką, to nic to chyba nam nie da. Podobno ta powłoka refleksyjna jest widziana z około 16 km. No ja niestety nie mam gdzie tego tak sprawdzić, chociaż wątpię, czy z takiej odległości by to było widoczne. Może z odległości kilku kilometrów to tak. Do tego mamy też taką smycz, sznurek, na przykład do powieszenia na szyję, ewentualnie gdzieś to przyczepić. Mamy też stoper oraz taki gwizdek. No niestety gwizdek to jest takie dziadostwo, ale próbuję zagwizdać. Będzie wiadomo, o co chodzi. No dla mnie bardzo to kiepskie jest. Lusterko jest znacznie lepsze. No oczywiście to może służyć nie tylko do dawania jakichś sygnałów. Możemy się po prostu przeglądać w lusterku twarz. Jeśli coś nam się stało, to możemy sobie tu się przeglądać. Nie jest może duże, ale coś tam jest widoczne. Ja to kupiłem dlatego, że zlikwidowałem tak zwaną puszkę przetrwania, czy tam survival kit, i przełożyłem część rzeczy do organizera. No i tam właśnie było w tym pudełku, którym tą resztę przenosiłem, było już lusterko wbudowane, no ale niestety ono jest na stałe i nie da się tego odkleić. No stąd kupiłem to dodatkowe. Jest małych rozmiarów, idealnie będzie mi się w organizerze mieścić. Tu nie wiem, czy wszystkie takie są wersje, ale moja tu jest niesklejona. Tu teraz widać bardzo ładnie, jak to działa. Nie wiem, czy to Chińczyki źle skleili, albo może tak ma być po prostu. No to jest po to, żeby osłonić właśnie tamtą, żeby się nie porysowała tamta część. Jak to mniej więcej działa, zaraz pokażę. No będzie to z bliskiej odległości, bo nie chodzi o to, żeby pokazywać z iluś tam kilometrów.
gdzie to oczywiście kupić, jak i cena, jak zwykle pod spodem w opisie. I to wszystko na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.